W ostatnich latach ery Sengoku Japonia była podzielona na wiele niepodległych narodów uwikłanych w niekończącą się wojnę. Za niemającymi końca ośnieżonymi szczytami gór leżała kraina świętej ziemi Ashina. Mieszkańcy tej krainy nękani byli przez najeźdźców pod dowództwem generała Shuzen Tamury, którzy uzurpowali sobie prawa do ich ziem. Zmusili lokalną ludność do posłuszeństwa i służby nowym panom. Święty miecz Isshin Ashina dokonał krwawego zamachu stanu. Wielki mistrz zjednoczył zniewolony lud i zwrócił się o pomoc do wielkich wojowników. Shinobi Orangutana, Shinobi Sowy, Pani Motyl i demona Gyobu. Orangutan trenował wśród małp w zatopionej dolinie ze swoją partnerką Zimorodek. Sowa był niesamowicie doświadczonym wielkim wojownikiem. Pani Motyl, pochodząca z lasu Sów, krainy na północ od Ashiny, była mistrzynią iluzji. Z kolei Gyobu, Masataka Oniwa, był niegdyś niesławnym przywódcą grupy bandytów, który został pokonany przez Isshina Ashinę. Święty miecz, który był pod wrażeniem siły przeciwnika, zdecydował się zwerbować go do walki o swoją sprawę. Posługiwał się słynną rogową włócznią, która była w stanie przyciągać wrogów i zdzierać z nich prymitywne zbroje. Generał Tamura próbował stłumić bunt. Na polu złotych trzcin stanął twarzą w twarz z Isshinem Ashiną. Ostrze świętego miecza skrzyżowało się z potęgą krzyżowej włóczni Masataki. Podczas kontrataku Ishinowi udało się wyprowadzić cięcie, które otworzyło mu drogę do zwycięstwa. Spiął się zwinnie na rannego, rosłego mężczyznę i dokonał jego egzekucji. Po śmierci dowódcy wrogie szeregi rozproszyły się po Japonii. Isshin przeniósł się do zamku Ashina, z którego zaczął sprawować rządy. Umocnił pozycję swojego klanu w kraju z pomocą swoich najwierniejszych samurajów, 7 włóczni Ashiny. Demon Gyobu został nagrodzony włócznią o krzyżowym ostrzu, należącą do poległego generała Tamury. Róg złamanej włóczni Gyobu stał się reliktem strzeżonym z szacunkiem w bramie samurajów w zbiorniku Ashina. Zakończenie wojny nie powstrzymało dalszego rozlewu krwi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oddział instytucji rządowej na szczeblu centralnym, próbowało zjednoczyć Japonię pod jednym sztandarem. W międzyczasie Isshin zdecydował się adoptować Genichiro, osierocone, nisko urodzone dziecko, które wychował jak własnego wnuka. Orangutan odnalazł wśród zgliszczy wojennych dziewczynkę, którą oddał pod opiekę lorda Dogena. Pod jego okiem Emma zdobywała wiedzę i umiejętności medyczne. Sowa pomiędzy martwymi ciałami po zakończonej bitwie odnalazł bezpańskiego, zbłąkanego chłopca. Zafascynowany, nie mającym już nic do stracenia, głodującym wilkiem przygarnął go dla kaprysu. Wyszkolił go na lojalnego i posłusznego ucznia. W ramach treningu porzucił młodzieńca w lesie Usui, gdzie pod okiem pani Motyl mierzył się z jej śmiertelnymi iluzjami. Po przetrwaniu próby zyskał szacunek swojego przebranego ojca. Sekiro stał się shinobi, który miał przestrzegać kodeksu, w którym słowo ojca było absolutne. Credo było prawem nadrzędnym, wykonywanym bezwarunkowo ponad rozkazy pana wojownika. Wilk z rozkazu Sowy służył boskiemu dziedzicowi. Miał chronić go nawet za cenę własnego życia. Lord Kuro był ostatnim pozostałym przy życiu potomkiem starożytnego rodu. Został wychowany w izolacji przez ministra Ashiny Hiratę. 20 lat od zakończenia rebelii klan Ashina był na skraju upadku. Wielki Isshin zachorował, a armia Genichiro, który opanował heretycką sztukę błyskawicem Tomoe, zaczęła słabnąć.
wnuk Świętego Miecza zdecydował się na desperacki krok porwania Kuro. Sekiro nie zdołał ochronić swojego pana, który został pojmany. Rozbrojony, pogrążony w hańbie wojownik na dnie zbiornika Ashina otrzymał ozdobny list od nieznanej kobiety. Shinobio, nezamete kudasai. Anata no aruji no tame ni. Wilku Kuro, twoje przeznaczenie czeka na ciebie w wieży z widokiem na księżyc. Ucieknij ze studni i znajdź wieżę skąpaną w świetle księżyca. Nawet bez ostrza możesz do niego dotrzeć. Zachowaj ciszę, zachowaj czujność. Potajemnie zakradł się do wieży, w której uwięziony był boski dziedzic. Po przybyciu młody lord ofiarował mu katanem Kusabimaru, dziedzictwo rodu Hirata. Uważana za zaginioną, znalazła drogę z powrotem w ręce wilka. Jej mantrą było: rolą shinobi jest zabijanie, ale nawet on nie może zapomnieć o miłosierdziu. Sekiro otrzymał również od swojego pana tykwę leczniczą, wykonaną przez Emmę, uczennicę Dogena. Była to flaszka z nasionami tykwy, wydzielającymi nieskończone zapasy leczniczej wody. Lord Kuro był ostatnim żyjącym potomkiem starożytnego klanu obdarowanego smoczym dziedzictwem. Jego moc pozwalała uniknąć snu wiecznego i była powodem porwania młodego pana. Genichiro chciał zapewnić sobie nieśmiertelność i w ten sposób osiągnąć dominację w całej Japonii. Niestety oszukiwanie przeznaczenia wiązało się z rozprzestrzenianiem się smoczej zgnilizny. Każda śmierć osoby obdarzonej potęgą smoka wzmacniała negatywne efekty boskiej spuścizny. W ucieczce Kuro pomagał sam Lord Ishin, który zdradził informację na temat tajnego przejścia pod fosowym mostem. Na jego końcu znajdowało się srebrzyste pole trawy, gdzie w świetle księżyca oczekiwał Lord Genichiro Ashina. W obronie swojego pana Sekiro chwycił katanem. W mgnieniu oka stracił rękę w pojedynku z wnukiem Świętego Miecza. Kuro został ponownie porwany, a wykrwawiający się samotny wilk został pozostawiony na pastwę losu. Ponury żniwiarz oszczędził lojalnego sługę boskiego dziedzica, który obudził się w zrujnowanej świątyni. Kiedy był nieprzytomny, zaciągnął go tutaj pewien samotnik. Do kikuta uciętej lewej ręki wojownika nieznajomy przymocował protezę shinobi. Było to wszechstronne narzędzie używane do przemieszczania się, obrony i walki. Odizolowane miejsce zamieszkiwał rzeźbiarz, pokutnie strugający posążki Buddy. Kiedy wybuchły pierwsze płomienie buntu, shinobi orangutan, bo taka była jego prawdziwa tożsamość, wycofał się w góry do opuszczonej świątyni, aby żyć w spokoju. W przeszłości po brutalnej konfrontacji z małpą strażniczą, jego partnerka Zimorodek straciła życie. Po jej śmierci prawie padł ofiarą szury. Słowo to oznaczało rzeź. Z każdym zgaszonym światłem życia człowieczeństwo wojownika pogrążało się coraz bardziej w otchłani. Żądza krwi przeistaczała shinobiego w pustą, ludzką skorupę wypełnioną nienawiścią. Płomienie gniewu manifestowały nieokiełznaną siłę pragnienia śmierci. Wędrująca małpa z zatopionej doliny w momencie słabości został wytropiony przez swojego pana Ishina Ashinę. Używając cięcia w kształcie krzyża, odciął ramię orangutana w ostatnich chwilach przed jego przemianą w szurę. Pozbawiając go górnej kończyny, przywrócił spokój jego stanu umysłu. Niestety od tamtej pory wielki shinobi był nieustannie nękany strasznymi wizjami. Morzem niekończących się płomieni, które pochłaniają go, i całą Ashinę,
ponieważ żar nienawiści wciąż tlił się w jego sercu. Po utracie ręki zrezygnował z życia ścieżką wojownika, a jego przyjaciel Dogen stworzył dla niego prototyp protezy. Ulepszana przez lata stała się pierwowzorem dla narzędzia ofiarowanego Sekiro. Mechaniczny zamiennik ramienia umożliwiał łączenie ruchu i ataków, a jego działanie było napędzane emblematami ducha. Artefaktami, które były manifestacją żalu dusz zmarłych, które ubolewały nad swoimi podłymi czynami. Na zewnątrz świątyni oczekiwała Emma, kobieta służąca panu, którego imienia nie chciała zdradzić. Była zafascynowana białym znakiem na twarzy Sekiro, efektem ubocznym wskrzeszenia. Jej celem było wynalezienie leku na smoczą zgniliznę, śmiertelną chorobę, która niegdyś nawiedziła kraj. Dzięki współpracy z samotnym wilkiem była w stanie badać próbki krwi zarażonych osób. Na terenie opuszczonego miejsca kultu stacjonował również nieśmiertelny Hanbei. W dzieciństwie został zarażony przez małą stonogę, która nadal żyła w jego ciele. Zyskał dzięki niej życie wieczne, ale była to też jego klątwa. W trakcie trwania buntu został pokonany przez Ishina. Po przegranej wędrował samotnie po krainie, kiedy to został zaatakowany przez mężczyznę o imieniu Shoukichi. Ostatecznie napastnik wraz z siostrą Suzu zaoferowali Hanbeiowi nocleg w potrzebie. Mężczyzna odwdzięczył się wielokrotnie za udzieloną pomoc. Pewnego razu uratował Shoukichiego przed oddziałem żołnierzy Ashiny. Innym razem pomógł w zbadaniu pobliskiego lasu, w którym dochodziło do aktów kanibalizmu. Sprawcą okazał się maniakalny pustelnik o czerwonych oczach, który zginął pożarty przez małpę strażniczą. Czerwonooki szaleniec był efektem eksperymentów medyka Doujuna, który wysłał swoich szpiegów w celu obserwowania obiektu badań. Agentami okazali się być zabici wcześniej wojownicy Ashiny. Ojciec jednego z poległych porwał Suzu i zwabił mordercę syna do opuszczonego lochu, gdzie Shoukichi oddał swoje życie za Hanbeia. Po tych wydarzeniach Doujun zgodził się uwolnić niewiastę, której umysł został już złamany. W oznace litości nieśmiertelny skrócił jej męki. Po tragicznych wydarzeniach udał się do zniszczonej świątyni, gdzie chciał wykorzystać swoją moc do pomocy w szkoleniu umiejętności walki potrzebujących. Shinobi wyruszył poza granicę świątyni na obrzeża Ashiny. W trakcie wędrówki spotkał śmiertelnie rannego wasala rodziny Hirata. Inosuke Nogami błagał samotnego wilka, aby ten zaopiekował się jego matką. Odnaleziona w pobliżu zmartwiona starsza kobieta pomyliła przybysza z jej własnym synem. Jednoręki wojownik otrzymał od niej amulet dzwonka młodego lorda, który miał ofiarować Buddzie. Po wysłuchaniu jej słów i przyjęciu prezentu wyruszył w dalszą drogę. Na szczycie punktu widokowego kupiec należący do grupy handlarzy zwanej Tłum Memoriału zaoferował wędrowcowi swoje dobra na sprzedaż. Wśród przedmiotów, które pochodziły z ograbionych ciał poległych, uwagę Sekiro przykuły petardy Roberta. Za Morzem Południowym ojciec Roberta desperacko poszukiwał sposobu, aby wyleczyć chorobę syna. Zaczęli sprzedawać amunicję imitującą wybuch urządzenia pirotechnicznego, aby uzbierać fundusze na podróż do Japonii, gdzie mieli nadzieję odnaleźć upragnione lekarstwo. Na obrzeżach krajobrazu rozciągały się rozległe góry i doliny. Głębokie i niebezpieczne jaskinie górskie były zamieszkiwane przez nieumarłe stworzenia ciemności. Zmory były manifestacjami niespokojnych dusz wojowników, których ciała zostały pochowane bez ściętej głowy. Jedynym sposobem na zabicie zjawy było użycie błogosławionego boskiego konfetti. Papieru powstałego w trakcie obrzędu, podczas którego ścier drzewny jest rozcieńczany uświęconą źródlaną wodą. Tak jak bogowie błogosławili tę wodę, tak konfetti błogosławi tych, którzy rozkoszowali się jego dotykiem. W trakcie górskiej wędrówki jednoręki Shinobi
był zmuszony do ucieczki przed legendarnym, ogromnym, wielkim wężem o białej łusce. Próbując przedostać się niezauważonym, ukrył się w małym palankinie. Kiedy głowa gada zbliżyła się do niego wystarczająco blisko, wbił ostrze swojej katany prosto w rogówkę olbrzymiego stworzenia. Zraniona bestia chaotycznie i instynktownie zaczęła się wycofywać, dając sprytnemu wilkowi czas na ucieczkę. Na samym końcu przedmieści Ashiny, na drodze Shinobiego, stanął sam Gyobu Masataka Oniwa. Dzierżący włócznie generała Tamury samuraj zaczął szarżować konno na Sekiro. Unikając ataków galopującego przeciwnika, wojownik z protezą używał liny z hakiem, aby szybko zbliżyć się do wroga. Obrona najbardziej zaufanego sługi Genichiro kruszyła się pod naporem ataków pomocnika boskiego dziedzica. Po złamaniu postury jeźdźca, samotny wilk dokonał egzekucji Masataki, powalając go z wierzchowca. Po bliskim budynku Tengu Zashiny stał nad grupą zamordowanych samotnych cieni, członków organizacji najbardziej zaufanych agentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kiedy wilkowi udało się zabić zabójców, trzy niskie kreatury w bambusowych kapeluszach otrzymał od zamaskowanego shinobi ezoteryczny tekst Ashiny. Kompendium wiedzy z stylu miecza Ashiny oraz zapis bitew Ishina Ashiny. Historia szlifowania technik walki, które ćwiczył na przestrzeni lat. Po tym spotkaniu wilk udał się do zbiornika Ashiny. Nad przepaścią dołu, w którym otrzymał list od Emmy, stał mężczyzna o imieniu Jinzaemon Kumano. Podczas patrolu zamkowej fosy został zwabiony dźwiękiem melodii shamisenu. Na dnie zagłębienia sługa panicza Kuro został zaatakowany przez samotny cień. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadziło rekonesans w prowincjach Ashiny w trakcie przygotowań gruntu pod inwazją. Po rozprawieniu się z przeciwnikiem tuż przed bramą zamku Ashina, starsza kobieta snuła opowieści Shury. Ostrzegła niestrudzonego wędrowca, że najgorsze jeszcze przed tą krainą. Ognie wojny wciąż płonęły jak żar i miały zapowiadać przybycie Shury. Po osobliwym spotkaniu jednoręki shinobi przypomniał sobie o amulecie podarowanym przez matkę Inosuke. Po powrocie do zniszczonej świątyni ofiarował dzwonek młodego lorda posążkowi Buddy. Pogrążył się w modlitwie, podczas której przeniósł się we wspomnienia 3 lata w przeszłość. Obudził się w oblężonej przez oddział bandytów posiadłości Hirata. Próbowano pojmać boskiego dziedzica. Samotny wilk ruszył bez wahania pomóc znajdującemu się w niebezpieczeństwie Kuro. Podczas wędrówki przez tereny walk napotkał na swojej drodze zacnego Harunagę w dzbanie. Został on wygnany ze źródlanego pałacu za próbę zabicia wielkiego kolorowego karpia. Był zauroczony ideą przeistoczenia się w mistyczne stworzenie. W przyszłości pomógł Sekiro zabić biologicznie nieśmiertelną istotę. Ostatecznie zmutował w karpia o czerwonych oczach, które były oznaką życia wiecznego. Atak na rezydencję Hirata nie był zwyczajną napaścią wędrownych bandytów. W osadzie wilk musiał skonfrontować się również z dzierżącym włócznie mnichem ze świątyni Misen. Okazało się, że duchowni byli w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i brali czynny udział w porwaniu Kuro. Ich kontakty sięgały również świątyni Senpo na górze Kongo. Na bambusowym zboczu samotny wilk spostrzegł śmiertelnie rannego ojca. W swych ostatnich chwilach Sowa przekazał swojemu wychowankowi klucz do sekretnej świątyni w rezydencji Hirata. Miał tam odnaleźć przetrzymywanego boskiego dziedzica. Przemierzając spowitą płomieniami wioskę, przed główną posiadłością spotkał dzielnego samuraja o imieniu Nogami Gensai. W czasie buntu pomagał on w zamachu stanu samemu Ishinowi. Wierny lordowi Kuro pomógł shinobiemu w walce ze strażnikiem strzegącym wejścia do świątyni.
Pijak Juzo był niezrównoważonym zapaśnikiem sumo, który popadł w bandyterkę po tym, jak został zwolniony przez wielkiego feudalnego pana za picie alkoholu. Mimo to groźny przeciwnik i jego pomocnicy ulegli sile oddanych ludzi boskiego dziedzica. Po wkroczeniu do budynku Sekiro zauważył matkę Inosuke Nogami, która podobnie jak on służyła młodemu lordowi. W pobliżu wojownik odnalazł również jej syna. Oparty o ścianę Inosuke był pozbawiony oczu. Jego próba pomocy zakończyła się tragicznie. Przekazał jednorękiemu Shinobiemu ziarna pęknięcia, które pozwalały przełamać efekty techniki iluzji. Z ukrytej świątyni w podziemiach rezydencji dochodził cichy płacz boskiego dziedzica. Pod wpływem fantasmagorii przeżywał ponownie stratę rodziców. Ze świata imaginacji pani Motyl wyrwał go przybyły na miejsce Sekiro. Wiedział, że nadszedł czas, w którym będzie musiał zmierzyć się ze swoją nauczycielką. Przeciwstawiając się zabójczym technikom cięć kunai, udało mu się zadać śmiertelny cios mistrzyni miraży. Kiedy Shinobi myślał, że to koniec pojedynku, iluzja przebitego ciała zaczęła się rozpływać. Przez ten cały czas walczył jedynie z projekcją pani Motyl, a ona sama w tym momencie zeskakiwała z ramion dużego posągu Buddy. Podczas decydującego starcia posługiwała się zaawansowanymi technikami iluzji, przyzywając widmowych wojowników do pomocy. W kontrze samotny wilk sięgnął do kieszeni po ziarna pęknięcia, które rozmyły mroczne widziadła. Wielka iluzjonistka bez swoich sztuczek nie była dłużej w stanie utrzymać swojej postury, uznając wyższość ucznia, przyjęła ostateczny cios. Ukryta świątynia zaczęła się zawalać, a niespodziewane ostrze katany przebiło klatkę piersiową niczego niespodziewającego się sługi lorda Kuro. W jego ostatnich chwilach boski dziedzic z przeszłości przekazał umierającemu Sekiro swoją krew. Ten był już raz związany przysięgą z teraźniejszym Kuro, w wyniku czego została stworzona kryształowa kropla Sakury. Bladoróżowe kryształy, które formowały się w chwili, gdy przysięga nieśmiertelności nie mogła być ustanowiona. Ich moc pozwalała na dodatkowe wskrzeszenia, co sprawiło, że Shinobi ponownie ożył. Po wybudzeniu się w teraźniejszości, wilk powrócił śladami swojej dotychczasowej podróży. Po drodze odkrył, że Inosuke i jego matka odeszli. Przed wejściem na teren twierdzy Ashina musiał stoczyć pojedynek z płonącym bykiem. Używając petard Roberta, był w stanie płoszyć zwierzynę, z którą bardzo szybko się rozprawił. U ujścia mostu prowadzącego do zamku pobożna stara kobieta wskazała wojownikowi z protezą drogę do świątyni Senpo. Zignorował informację, ponieważ był skupiony na misji wyzwolenia swojego pana. Zapamiętał jednak jej wskazówki o miejscu kultu, które znajdowało się na górze Kongo za wodami opuszczonego lochu. Drogi do zamku broniły oddziały klanu Ashina wraz z żołnierzami Taro, rosłymi, potężnymi mężczyznami. Przemieszczając się po terenach twierdzy, Sekiro spotkał Bursuka, czarnego kapelusza, który przed wyruszeniem w podróż do świątyni Senpo wspominał o Shinobi Tengu. Po dotarciu na szczyt zamku, jednoręki wilk był świadkiem rozmowy Genichiro z Kuro. Wnuk Ishina starał się nakłonić młodego lorda, aby ten złożył mu przysięgę nieśmiertelności i udzielił mu mocy smoczego dziedzictwa. Zagwarantowałoby mu to zwycięstwo w zbliżającym się starciu przeciwko inwazji koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Kuro odrzucił jego prośbę, co zmusiło Genichiro do podjęcia decyzji o zabiciu jego wiernego sługi, którego zająłby miejsce. Genichiro rozpoczął drugi pojedynek z uczniem Sowy i Pani Motyl. Atakując naprzemiennie kataną na krótkim i łukiem na dalekim dystansie, nie dawał wytchnienia Sekiro. Shinobi podczas swojej wędrówki zyskał na sile. Podczas walki zadał przeciwnikowi dwa silne, przeszywające ciosy, które sprawiły, że Genichiro był gotów wytrzymać i znieść każdy ból, żeby uratować Ashinę. Zrzucił z siebie zbroję, odkrywając swoje zepsute, skorumpowane ciało. Spadkobierca Ishina był szkolony nie tylko przez Święty Miecz, ale również przez legendarną Tomoe. Mistrzyni miecza, której walka wyglądała jak taniec, a jej oczy sprawiały, że czuło się, jakby było się wciągniętym w głębiny oceanu. To ona nauczyła Genichiro sztuki walki, spiralne przejście w chmurach, ale również drogi Tomoe, błyskawicy, niepochodzącej z Ashiny mocy, która z tego względu uważana była za heretycką. Wnuk Ishina wyskoczył w powietrze, zbierając energię błyskawicy, którą posłał w kierunku wilka. Wykorzystując sztukę odwrócenia błyskawicy, Sekiro wchłonął żywioł do własnego ciała i wyprowadził potężny kontratak. Przebijając się przez defensywę wroga, wyprowadził śmiertelny cios. Po chwili z ciała pokonanego uniosły się czerwone płomienie, a jeszcze przed chwilą martwy wojownik podniósł się. Jego oczy stały się czerwone, jak u obiektów badań Doujuna. Mogło to wskazywać na możliwość finansowania prac medyka przez Genichiro, który nie popadł w szaleństwo jak jego wyniki eksperymentów. Korzystając z oślepiającego światła błyskawicy, skorumpowany wojownik uciekł ze szczytu zamku, unikając śmierci z ręki Shinobiego. Klan Ashina został pozbawiony wielkich wojowników, takich jak choćby Gyobu Masataka Oniwa czy samego ucznia Pani Tomoe. Sekiro nieumyślnie rozbroił prowincję, zwalczając oddziały obronne zamku Ashina. Ishin z powodu jego ciężkiej choroby, spotęgowanej przez jego zaawansowany wiek, był na skraju śmierci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykorzystało sprzyjającą im okazję do rozpoczęcia inwazji. Emma w trakcie rozmowy z samotnym wilkiem wyznała mu, że od początku była oddaną służebnicą Świętego Miecza. Za jej pomocą chciał uratować Lorda Kuro przed jego własnym wnukiem. Lord Genichiro wypił wody odnowienia, dzięki którym zyskał odporność na śmiertelne ciosy. Jednak miało to swoje skutki uboczne, które można było zaobserwować na ciele samuraja. Prace nad wodami, które przepływały przez korzenie boskiego smoka, prowadził mistrz Dogen. Niestety wszystkie jego notatki zostały zniszczone w przeszłości przez Dojuna. Lord Kuro postanowił doprowadzić do zerwania nieśmiertelności, odłączenia się od linii smoczego dziedzictwa. Chciał odciąć się od kajdan stagnacji, spłodzonych przez smocze dziedzictwo. Pomimo, że proces miał doprowadzić finalnie do śmierci lorda, Sekiro poprzysiągł pomóc swojemu panu w jego celu. Nieśmiertelność przynosiła chwałę lub błogość. Jej siła korumpowała serca śmiertelników, którym nie było przeznaczone żyć wiecznie. Ci, którzy znajdowali się w pobliżu jej mocy, cierpieli na smoczą zgniliznę, która prowadziła do śmierci. Moc długowieczności niosła ze sobą również niewyobrażalne zagrożenie w postaci płomieni nienawiści Shury. Kiedy potężny wojownik znajdzie się na skraju i pochłonie go żądza krwi, osiągnie wtedy nieśmiertelność i pozbawi życia wszystkich, którzy chodzą po ziemi. Do przeprowadzenia rytuału zerwania nieśmiertelności potrzebne były łzy smoka z boskiego królestwa, z sanktuarium znajdującego się za źródlanym pałacem. Dowodem prawdziwości rytuału były ostatnie słowa poprzedniego boskiego dziedzica, który otulony źródlanym aromatem powrócił do boskiego królestwa. Kuro z notatek Takeru dowiedział się, że trzymał ramię,
nad kadzielnicą, która znajdowała się w pomieszczeniu na szczycie zamku Ashiny i próbował przeciąć je mieczem. Rana jednak zagoiła się natychmiastowo i nie wypłynęła z niej ani jedna kropla krwi. Pani Tomoe pomagała mu zerwać nieśmiertelność. Zauważyła, że bez ostrza śmiertelności, jedynej broni mogącej go zranić, nie byli w stanie dokończyć źródlanego aromatu, potrzebnego do otwarcia ścieżki do Królestwa Bogów. Poprzedni boski dziedzic, podobnie jak Kuro, życzył sobie zakończenia tej wiecznej klątwy. Jego pragnieniem było, aby Tomoe po zakończonym rytuale przeprowadziła jego ścięcie. Badając kadzielnicę, jednoręki wilk wyczuł zapach kwiatu sakury. Według Emmy, Lord Takeru na tyłach zamku zaszczepił w drzewie sakury gałąź, którą zabrał z boskiego królestwa jako pożegnalną relikwię. Zerwał ją z tego samego drzewa, w którym boski smok zapuścił swoje korzenie. Z biegiem czasu drzewo zwiędło, a jej ostatni aromatyczny kwiat został skradziony. Aromat nie był jednak kompletny bez białego kwiatu lotosu, kwitnącego w głębinach zatopionej doliny. Znajdował się w miejscu, gdzie źródlane wody zbiegały się w jeden głęboki zbiornik. Smocza krew Lorda Takeru płynęła w Sekiro, odkąd smocze dziedzictwo zostało złamane. Co stało się w momencie, gdy ten otrzymał krew od młodego lorda we wspomnieniach z posiadłości Hirata? Z błogosławieństwem Kuro i kroplą sakury, która wzmocniła moce rezurekcyjne Shinobi, wyruszył z zamku. Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez boskiego dziedzica, udał się najpierw do Ishina Ashiny. Na miejscu z pozostawianego przez niego listu potwierdziło się, że był mistrzem Emmy, która starała się wyleczyć jego chorobę. W pomieszczeniu pozostawiony był również strój Tengu, co demaskowało tożsamość zamaskowanego ninja. Pomimo wątłego wyglądu spowodowanego starością i chorobami, stary święty miecz bronił swojej ojczyzny. Próbował ostatkami sił stłumić zbliżającą się inwazję planowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Od najmłodszych lat poświęcił się szkoleniu sztuk wojennych. Dlatego był zawiedziony postawą przybranego wnuka. Z dezaprobatą patrzył, jak wyniszczającą ścieżką podążał Genichiro, który był oczarowany mocami wód odnowienia. Chciał powstrzymać go przed tą drogą, a teraz wskazał Shinobiemu miejsce, w którym odnajdzie ostrze śmiertelności. Przed odejściem Ishin przestrzegł Sekiro przed mocą broni ukrytej w świątyni Senpo. Po rozmowie samotny wilk udał się w głąb opuszczonego lochu w poszukiwaniu kamienia schronienia, o którym mówiono, że był kluczem potrzebnym do wstąpienia do boskiego królestwa. To ciemne, nieprzyjemne miejsce było domem odrażających owadów i przeklętych nieumarłych, dowodzonych przez Dojuna, ostatniego ucznia wielkiego chirurga Dosaku, którego praktykanci przeszli z czasem do bardziej wiarygodnego Dogena. Dojun został zatrudniony przez wasala klanu Ashina. Miał stworzyć armię wściekłych istot przy użyciu wód odnowienia i czerwonych oczu. W tym celu dopuszczał się porwań wieśniaków, z których tworzył żołnierzy do zbliżającej się wojny przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jego eksperymenty okazały się porażką, czego dowodem były liczne rozkładające się ciała z opuszczonego lochu. Więźniowie przypominali wyglądem trupy, a nie jak sobie wymarzył chirurg wojowników pełnych nienawiści. Pomimo nieudanych prób, Lord Genichiro zauważył w nim potencjał i zaprosił go do współpracy. Na dnie niemalże bezdennej otchłani Sekiro musiał zmierzyć się z wojownikiem o siedmiu twarzach, Shichimenem, jednym z niesławnych praktyków nekromancji, z którego ciała wystawała stonoga. Obecność skorupiaka świadczyła o przeprowadzonych przez nich za życia eksperymentach nad wodami odnowienia w celu odtworzenia mocy boskiego dziedzictwa. Niestety w osadach wody, która uległa zepsuciu, pojawiły się robaki, które żywiły się z boskiego drzewa. Ciała mnichów stały się jedynie pustą skorupą, kontrolowaną przez obcy organizm
Ich niespokojne dusze nękały zbłąkanych wędrowców. Z pomocą boskiego konfetti wilk uwolnił koszmarną zjawę odwiecznej niedoli. Windą, którą odnalazł na dnie opuszczonego lochu, wydostał się do świątyni. Po przekroczeniu jej progów przemówił do niego głos, który przestrzegł go przed skorumpowanymi mnichami. Zwiedzeni obietnicą nieśmiertelności porzucili bowiem swoją wiarę i przekonania. Sekiro wydostał się na słoneczną ścieżkę wzdłuż klifu, na którą opadały jesienne liście. W pobliżu napotkał samotnego mężczyznę o imieniu Kotaro. Pogrążony w żałobie po zgubieniu dzieci, których miał strzec, pozostał na obrzeżach świątyni w oczekiwaniu na ich powrót. Po otrzymaniu białego wiatraczka oraz mocy podwójnego boskiego uprowadzenia, dzięki wytworzonemu podmuchowi wiatru, wilk przeniósł mnicha do sali iluzji. Na miejscu jednoczy się z dziećmi, które tak naprawdę nigdy go nie opuściły, ale umarły na skutek eksperymentów zdeprawowanych mnichów. Ich celem było odtworzenie nieśmiertelności boskiego dziedzica za pomocą wód odnowienia. Mnisi ze świątyni Senpo opanowali sztuki walki w pogoni za cnotą, jednak z czasem ich obsesja na punkcie nieśmiertelności zdemoralizowała ich nauki. Praktykując z wodami odnowienia, zostali skażeni, zarażeni pasożytem, stonogą, zamieszkującą w ich ciałach. Z pomocą haka linowego Shinobi wspiął się na szczyt góry, gdzie dotarł do drewnianego mostu. Próbując przedostać się na jego drugą stronę, został zatrzymany przez rycerza opancerzonego w ciężką metalową zbroję. Był to ojciec Roberta, który wraz z synem sprzedawał niegdyś petardy za morzem. Po dotarciu do Japonii musiał udać się do świątyni Senpo, gdzie poszukiwał uzdrawiającego leku. Sekiro próbował odnaleźć szczelinę w uzbrojeniu przeciwnika. W żaden sposób nie był w stanie przebić się przez jego pancerz, dlatego zdecydował się atakować tak, żeby wypchnąć przeciwnika z mostu. W trakcie swobodnego opadania w przepaść, w swych ostatnich chwilach rycerz zdążył wykrzyczeć imię swojego syna. Robert. Po wielu trudach wilkowi udaje się w końcu dostać do sali głównej świątyni Senpo. W środku przesłuchał buddyjskiego kapłana, mistrza świątyni Senpo. Pełen żalu i pragnienia odpokutowania za przeprowadzane eksperymenty na dzieciach, zdradza Sekiro sekret o istnieniu ostatniego dziecka wód odnowienia, zamkniętego w wewnętrznym sanktuarium. Za pomocą amuletu dzwonka wilk przeniósł się do sali iluzji. Według iluzorycznego mnicha czas spędzony w tym wymiarze można było przyrównać do nirwany, transcendentnego stanu, który był ostatecznym celem buddyzmu. Aby dostać się do ostatniego dziecka wód odnowienia, należało pokonać małpy z parawanu. Każda z nich miała charakterystyczną cechę. Pierwsza posiadała sokoli wzrok. Druga była niesamowicie głośna, trzecia miała doskonały słuch, a ostatnia z nich była niewidzialna. Po pokonaniu wszystkich magicznych zwierząt po raz kolejny usłyszał głos, który przemówił do niego na obrzeżach świątyni Senpo. W mgnieniu oka znalazł się na zewnątrz, zapierającego dech w piersi sanktuarium, otoczonego wodospadami i roślinnością. Wewnątrz zamknięte było boskie dziecko odnowienia. Ostatni żyjący nosiciel fałszywego smoczego dziedzictwa, stworzonego przez mnichów Senpo, którzy porzucili wiarę w pogoni za nieśmiertelnością. Jego wolą było zerwanie więzów nieśmiertelności, dlatego ofiarował wilkowi ostrze śmiertelności. あなたは一体その右目、流飲の呪いを受けているのですね。
Shigiri. Toshikani. Morai uketa. Dzięki dziedzictwu smoka, Shinobi był w stanie ujarzmić jego niszczycielską moc, a samo boskie dziecko zgodziło się zostać naczyniem dla krwi smoka. Pasterzem, który zaprowadzi skorumpowane boskie dziedzictwo z powrotem na zachód, do swoich korzeni. Aby tego dokonać, wpierw musiał spożyć parę wężowych owoców, czyli wysuszone i świeże serca wielkich węży, oraz odnaleźć pałacowy lotos z Zatopionej Doliny. Mieszkańcy z Zatopionej Doliny byli znani z oddawania czci wężom i ich organom wewnętrznym, wierząc, że reprezentują one same bóstwa. Byli nawet w stanie oddać się olbrzymim gadom na pożarcie. Klan zamieszkujący te obszary budził strach u samurajów, gdyż posługiwał się bronią palną. Była to elitarna grupa kobiet, potomkiń starożytnego klanu Okami. W świątyni strzeżonej przez wielkiego węża Sekiro odnalazł pierwsze serce, wysuszone wnętrzności węża. Z kolei drugie, świeże, wciąż biło w ciele kolosalnego gada, który zaatakował wilka wcześniej na obrzeżach Ashiny. Samotny Shinobi, korzystając z ukrytego przejścia, dostał się na zbocze klifu górskiego, Zatopionej Doliny, z którego rzucił się wprost na znajdującego się w swoim legowisku białego węża. Atak z powietrza pozwolił na powalenie monstrum, z którego wnętrza wydobył świeże serce. Ostatnim potrzebnym składnikiem był pałacowy lotos. Jego aromat przyciągał szczególnie samice człekokształtnych. Biały kwiat z Zatopionej Doliny znajdował się nieopodal zbiornika źródlanych wód, którego strzegła małpa strażnicza. Na twarzy zwierzęcia było wiele ran, a w jej szyję wbita była wielka katana. Rozwścieczone zwierzę zaczęło zaciekle bronić swojego terytorium. Używając haka linowego i różnorodnych narzędzi protetycznych, Shinobi był w stanie odciąć jej głowę, używając do tego miecza z jej ciała. Monstrum padło powalone na ziemię, ale po chwili bez głowy przeciwnik wstał. W jego ciele zalęgła się stonoga, zapewniając bestii nieśmiertelność. Krzyk odciętej głowy wzbudzał terror, a ogromny miecz, który ją zdekapitował, stał się jej orężem walki. Pomimo to wilkowi udało się wyciągnąć pasożyta z ciała strażnika i unicestwić go na dobre z pomocą ostrza śmiertelności. Po zwycięstwie wojownik zerwał poszukiwany kwiat lotosu. Po tych wydarzeniach sługa boskiego dziedzica udał się do mistycznego lasu. Spowijająca go gruba warstwa mgły nie była wynikiem zjawiska atmosferycznego, ale została stworzona przez szlachcica mgły. Po jego pokonaniu została odkryta ścieżka do wioski Mibu. Główny kapłan wioski Mibu miał obsesję na punkcie pałacowej wody, napoju popularnego wśród szlachty pałacowej, nektaru, który był wręczany na powitanie orszaku weselnego, przybywającego do źródlanego pałacu. Pragnieniem duchownego było doznanie zaszczytu bycia przyjętym do boskiej rezydencji. Oferował mieszkańcom sake smoczej wiosny, wierząc, że dzięki niej wszyscy zostaną mieszkańcami pałacu. Spożywanie trunków wzbudzało w mieszkańcach nienasycone pragnienie, którego nie można było ugasić. Kiedy zapasy sake skończyły się, tubylcy zaczęli pić wodę ze strumienia. Tym samym nieświadomie zaczęli spożywać ogromne ilości źródlanych wód, które przekształciły ich w stworzenia przypominające ryby. Sekiro podczas przemierzania wioski spotkał ponownie Jinzaomona Kumano. Oczarowany słodką melodią graną na shamisenie, został zwabiony przez orin z wody. Odizolowana i samotna kobieta opłakiwała utratę swojego ukochanego pana Sakuzy, grając na instrumencie. Liczyła, że żałobne dźwięki przywołają do niej jej pana. Statua Jizo Jinzy, którą Sekiro otrzymał po jej zgładzeniu, sugerowała na powiązanie Jinzaomona z Orin i Sakuzą, którzy prawdopodobnie byli jego rodzicami. Aby dostać się do pałacu źródła, jednoręki wilk na końcu wioski Mibu musiał pokonać iluzję skażonej mniszki.
Z pomocą boskiego konfetti udało mu się zgładzić niespokojną duszę, a droga do jaskini prowadzącej do źródlanego pałacu stała przed nim otworem. Jej wnętrze wypełnione było kamieniami schronienia, które pojawiają się w ciałach tych, którzy pili od dawna źródlane wody. Na środku znajdowała się kapliczka małżeńska. Posiadając kamień schronienia, pałacowy lotos i ostrze śmiertelności, Sekiro był już prawie gotów przygotować kadzidło źródła, które miało pozwolić na wejście do boskiego królestwa. Kiedy wojownik powrócił do zamku, dostał się w krzyżowy ogień Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i klanu Ashina. Bardziej zaawansowane technologicznie oddziały centralne siały panikę w zastępach Ashiny. Źle przygotowani żołnierze nie byli gotowi na nieoczekiwaną inwazję i nowocześniejszą broń palną. Celem żołnierzy Czerwonej Gwardii było obalenie Ashina i przejęcie kontroli nad ziemiami. Podczas próby przemknięcia niepostrzeżonym Sekiro doznał wizji przyszłości. Na szczycie zamku będzie oczekiwał jego nauczyciel Sova. Uwiedziony pokusą nieśmiertelności pragnął od dawna zawłaszczyć dla siebie krew boskiego dziedzica. Posłuszny żelaznemu kodeksowi wilk postawi słowo ojca nad wolę pana, co doprowadzi go do pojedynku z Emmą. Wyszkolona przez samego lorda Ishina, kobieta stanie do walki z jednorękim shinobi w obronie Kuro. Będzie władać mieczem z finezją, ale ostatecznie przegra, a po jej śmierci do walki stanie sam Ishin Ashina. W swoich ostatnich chwilach będzie próbował zapobiec po raz kolejny przybyciu Shury, tlącego się we wnętrzu wilka. Stary Ishin, pomimo swojej wielkiej siły, odda ostatnie tchnienie, a w momencie jego śmierci powróci Sova z czarnym ostrzem śmiertelności i odciętą głową Genichiro. Nienawiść, żądza krwi wilka, zwycięży i zrodzi Shurę, potężną siłę demona wyrzeźbionego z przemocy. Jeżeli nie sprzeciwi się woli ojca, Japonia i świat będą zagrożone. Upiorna wizja wywołała w jednorękim shinobim wątpliwości i podjął decyzję o sprzeciwieniu się zasadom żelaznego kodeksu. Pozostał wierny swojemu panu i na szczycie zamku konfrontuje się z wielkim mistrzem. Pojedynek nauczyciela i ucznia finalnie zakończył się egzekucją Sovy przy użyciu jego własnej techniki. Przy jego ciele wilk odnalazł aromatyczną gałąź, która była w posiadaniu nauczyciela przez długi czas. Pozostałość po aromatycznym kwiecie, który utracił swoje wszystkie płatki. W ten sposób poległy konspirator chciał zapobiec dokonaniu się rytuału oddzielenia nieśmiertelności, a następnie zamierzał uzurpować prawo do mocy boskiego dziedzictwa. Kiedy Lord Takeru zachorował, Tomoe odkryła, że więzy krwi smoka można było przeciąć, transformując jego właściciela w zwykłego człowieka. Ci, którzy stali się nieśmiertelni dzięki przysiędze dziedzictwa smoka, byli spętani ze swoimi panami. Oznaczało to, że aby mogło nastąpić oczyszczenie, związany przysięgą dziedzictwa smoka musi umrzeć. Pani Tomoe pod gałęziami wiecznie kwitnącego drzewa próbowała odebrać sobie życie, aby uwolnić Takeru spod dziedzictwa smoka. Niestety zawiodła, bo nie dzierżyła ostrza śmiertelności. Sekiro mógł osiągnąć to, czego nie udało się Tomoe. Lord Kuro nie musiał umrzeć, a jego sługa mógł dokonać aktu poświęcenia się, aby uwolnić młodego dziedzica. Aromatyczna gałąź była częścią wiecznie kwitnącego drzewa Sakury, ale teraz była wysuszona, bez płatków, bezużyteczna. Emma postanowiła odwiedzić groby Lorda Takeru i Tomoe w nadziei, że przypomni sobie coś z czasów, kiedy wiecznie kwitnące drzewo jeszcze istniało. Oczyszczenie było nadal możliwe dzięki należącemu do Sovy amuletowi dzwonka ojca. Sekiro ponownie powrócił do przeszłości, do czasu, gdy został zabity przez bezimiennego zabójcę w posiadłości Hirata. Po ofiarowaniu amuletu Buddzie odkrył, że za jego śmierć odpowiadał sam Sova. To on od samego początku pociągał za sznurki, organizując inwazję na posiadłość Hirata, a później na zamek Ashina. Wykorzystywał Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do swoich celów, aby schwytać boskiego dziedzica.
Wykorzystywał wszelkie dostępne środki tylko po to, żeby zdobyć smoczą krew. W ostatecznym pojedynku ze swoim mistrzem Sekiro położył kres wszelkim intrygom i zdradom swojego ojca. Przy martwym ciele znalazł aromatyczny kwiat, tą samą gałąź, która w przyszłości utraci swoje kwiaty. Trzy składniki, kwiat lotosu, kamień schronienia i kwitnący aromatyczny kwiat pozwoliły na wytworzenie źródlanego aromatu w kadzidle Lorda Takeru. Po nasyceniu się zapachem można było dostać się do boskiego królestwa poprzez ofiarowanie ślubne. Przed wyruszeniem do kapliczki małżeńskiej wilk złożył wizytę boskiemu dziecku odnowienia. Dotrzymując słowa, ofiarował dziecku wnętrzności węży i pałacowy lotos zdobyte w zatopionej dolinie. Po ich otrzymaniu wybraniec stał się kołyską, która była w stanie przetransportować boskiego smoka do domu. Shinobi przed odejściem ze świątyni otrzymał łzy boskiego dziecka, które Lord Kuro musiał wypić wraz ze smoczymi pochodzącymi z boskiego królestwa przed powrotem smoka na zachód. Po spotkaniu Sekiro powrócił do jaskini znajdującej się na końcu wioski Mibu. Po wejściu do niej udał się do kapliczki ślubnej, której odprawił modlitwę. Po chwili stało się coś nieoczekiwanego. Cały palankin wraz z jednorękim wojownikiem został uniesiony nad powierzchnią świątyni przez kolosalną istotę. Ogromne stworzenie przypominające Shimenawę, linę oczyszczającą z religii Shinto, przeniosło skąpanego w aromacie i modlitwie pielgrzyma wysoko w góry, do krainy legend, boskiego królestwa. A nad samą Ashiną zapadła noc. Wejścia do źródlanego pałacu strzegła prawdziwa mniszka. Była kapłanka, która została skorumpowana przez stonogę. Po rozprawieniu się z adwersarzem wkroczył do krainy, w której górowały olbrzymie drzewa wiśni i widoczny był wieczny przepływ wody. Ziemie te przyciągnęły uwagę różnych bóstw, w tym boskiego smoka, który przybył tutaj z zachodu. Pałac zamieszkiwany był przez klan wojowniczek Okami, żyjących w służbie boskiego smoka. Podczas gdy stowarzyszenie szukało boskiego królestwa, ich potomkinie wybrały wiarę wielkiego węża i zamieszkały w zatopionej dolinie. Podobnie jak na terenach Ashiny, tak w pałacu można było zaobserwować skorumpowany wpływ źródlanych wód. Przemierzając źródlany pałac, Sekiro dotarł do małej jaskini, wypełnionej wodą po kolana i porośniętą suchymi gałęziami. Na jej końcu znajdował się ołtarz, a przed kapliczką znajdowały się zwłoki klęczącej kobiety, ubranej w biel i złoto. Wilk złożył ręce w modlitwie i zamknął oczy. Po ich otwarciu znalazł się w pustej przestrzeni. Po chwili spostrzegł wysokie, ale obumarłe, zwiędłe, rozkładające się wiecznie kwitnące drzewo. Nagle z ziemi zaczęły wyrastać pradawne smoki drzewa, starożytne i schorowane stworzenia, które czciły boskiego smoka. Za pomocą melodii fletów chciały ubłagać swoje bóstwo. Używając magii, broniły boskiego królestwa, jednak pomimo znacznej przewagi w liczebności, nie były w stanie obronić swojej krainy. Po uderzeniu pioruna wiecznie kwitnące drzewo na nowo zakwitło kwiatami wiśni. Kolejna błyskawica wywołała mocny podmuch wiatru i oślepiła Sekiro. Kiedy opadł kurz, ujrzał oblicze gigantycznego boskiego smoka wyrastającego prosto z wielkiego drzewa sakury. Jednorękie bóstwo dzierżyło w prawej dłoni siedmioramienny miecz. Z pomocą haka linowego Shinobi unikał nadchodzących ataków miecza i błyskawic. Wzniósł się w powietrze i odbił błyskawicę, którą skupił i skierował na boskiego smoka.
Kontratak powalił istotę, a samotny wilk wbił ostrze śmiertelności w jego oko. Po powierzchni katany na dłoń wilka spłynęły smocze łzy. Podczas powrotu do zamku Ashina, Sekiro odkrył, że w trakcie jego nieobecności stan lorda Ishina się pogorszył, w czego konsekwencji zmarł. Siły centralne wykorzystały tę okazję i uderzyły ze zdwojoną siłą. Obok ciała świętego miecza klęczała Emma, która przekazała klucz do tajnego przejścia służącego do ucieczki z prowincji. Nadzieja na odzyskanie zamku została utracona, a Kuro oczekiwał na wilka poza twierdzą. Inwazja na Ashinem doprowadziła do wielkiego rozlewu krwi, zarówno wśród żołnierzy, jak i mieszkańców. Nawet Borsuk Czarny Kapelusz i Anayama Handlarz polegli. Hanbei Nieśmiertelny ze zniszczonej świątyni z obrzeży Ashiny poprosił Sekiro, aby ten dokonał na nim egzekucji przy użyciu ostrza śmiertelności. W ten sposób uwolnił wojownika od życia wiecznego z nienaruszonym honorem. Stara kobieta zamieszkująca fortecę tuż przed bramą zamku Ashina opowiedziała wilkowi o człowieku, któremu nie udało się zostać szurą. Narratorka wyjaśniła mu, że zamiast tego stał się naczyniem płomieni nienawiści. Jednorękim demonem grasującym po polu bitwy, trawionym ciepłem jego najgłębszej urazy. Po unicestwieniu demona nienawiści, stwór przemówił do Shinobiego znajomym głosem, dziękując za uwolnienie. Sekiro go rozpoznał, był to orangutan, rzeźbiarz, który go ocalił nie tak dawno temu. Wilk w końcu mógł opuścić Ashinem, kierując się do tajnego przejścia, gdzie na polu tańczącej trawy, na którym stracił rękę, miał oczekiwać na niego Kuro. Niestety boski dziedzic został raniony w pierś przez Genichiro, który zdobył drugie ostrze śmiertelności. Oprócz czerwonego ostrza śmiertelności istniało takie, które było koloru czarnego. Ostrze nazywane było otwartą bramą. Posiadało moc otwierania bram do podziemnego świata. Z tą bronią i dziedzictwem smoka Genichiro chciał zmienić przeznaczenie Ashiny. Boska moc nie miała prawa istnieć, czego nie rozumiał nie będący w stanie zdrowo myśleć Genichiro. Wilk po raz kolejny musiał stawić czoło swojemu rywalowi, ale tym razem miała się ostatecznie rozstrzygnąć walka o nieśmiertelność. Po porażce zdesperowany Genichiro postanowił użyć ostrza śmiertelności. Wbił miecz we własne ramię, otwierając tym samym bramę do zaświatów. Z jego wnętrza, które stało się przejściem z innego wymiaru do naszego, wyszedł sam Ishin Ashina w kwiecie wieku. Ostatnim życzeniem Genichiro było ożywienie swojego dziadka, który uznał po zmartwychwstaniu ten czyn za żałosny. Był jednak zmuszony wypełnić wolę swojego wnuka. Wilk walczył nieustępliwie z najsilniejszym wojownikiem, jakiego widziały ziemie Ashiny i z jakim zmierzył się do tej pory. Przełamując posturę przeciwnika, zmusił go do pierwszego upadku. Ishin wyciągnął potężną włócznię generała Tamury. Atakował bronią i niespodziewanie zaczął również oddawać strzały z pistoletu powtarzalnego. Unikając śmiertelnych ciosów, Shinobi po raz drugi powalił Ashina. Krajobraz zaczęły wypełniać błyskawice, a święty miecz wyskoczył w powietrze w celu użycia mocy błyskawicy. Wilk, podobnie jak on, wzniósł się w przestworza, kontratakując nadchodzący cios. Dobiegł do porażonego błyskawicą przeciwnika i zakończył żywot najbardziej utalentowanego wojownika Ashiny. W chwili śmierci wielki mistrz miecza uznał wyższość sługi lorda Kuro. Los Ashiny był teraz w rękach samotnego wilka. Mógł zająć się dziedzictwem smoka poprzez nieśmiertelne oddzielenie, oczyszczenie lub przywrócenie boskiego smoka do jego domu. Nieśmiertelne oderwanie.
Aby osiągnąć nieśmiertelne oderwanie, Sekiro musiał obdarzyć Lorda Kuro smoczymi łzami, a następnie odebrać mu życie ostrzem śmiertelności. W momencie zatopienia ostrza w ciele boskiego dziedzica, więzy nieśmiertelności zostały zerwane. Wilk po tych wydarzeniach podążył drogą rzeźbiarza. Pokutnie wyczekiwał w świątyni na następnego Shinobiego w chwili rozpaczy, dla którego stałby się mentorem. Oczyszczenie. Poprzez oczyszczenie boski dziedzic mógł zachować swoje życie w zamian za poświęcenie wilka. Aby oczyścić Kuro, wilk oprócz łez boskiego smoka przekazał dziedzicowi również aromatyczny kwiat, który zdobył we wspomnieniu. Sekiro życzył sobie, żeby jego pan żył, dlatego raz na zawsze złamał nieśmiertelną przysięgę. Ostrzem śmiertelności odebrał sobie życie. Dzięki jego poświęceniu Kuro mógł żyć własnym życiem i opuścił Ashinę. はい。私も人として懸命に生き、そして死のうと思います。 我が忍びがそうしてくれたように、エマ殿にもお世話になりました。 Powrót smoka. Ostatecznie, aby odesłać boskiego smoka do swoich korzeni, Sekiro po wygranym pojedynku z Ishinem przeniósł boskiego dziedzica do wewnętrznej świątyni boskiego dziecka. Dzięki zamarzniętym łzom, wytworzonym ze świeżego i wysuszonego wnętrza węża, rytuał kołyski stał się możliwy. Boskie dziecko odnowienia zostało pasterzem oraz kołyską dla boskiego dziedzica, jak i dla krwi smoka płynącej w jego wnętrzu. Zamiast zerwać połączenie Kuro z nieśmiertelnością, boskie dziecko działało jak naczynie, które będzie prowadzić dziedzictwo smoka z powrotem do jego początków, na zachód. Kuro spoczął w sercu boskiego dziecka, które rozpoczyna wędrówkę do miejsca narodzin smoka. Nie będzie podróżował samotnie. Shinobi smoka, strażnik boskiego dziecka i Kuro ruszą z nim o wschodzie słońca. それでも共に来てくださるのですか。はい。 ありがとう、竜の忍びよ。九郎殿も喜んでおります。 参りましょう。西に、神なる竜の故郷に。 Japonia została uwolniona od dziedzictwa smoka, którego moc nie była przeznaczona dla śmiertelników. Niedługo na kanale pojawi się więcej odcinków dotyczących Sekiro. A w międzyczasie idź zobaczyć Anatomię Plagi, 13-odcinkową serię o Bloodborne. Do zobaczenia wkrótce, Kancia Persi.